Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was z relacji z targów rolniczych Agrotech 2022. Jest ze mną Piotruś. A dzisiaj witam. Dzisiaj w okrojonym składzie niestety nie ma z nami Karola. Z przyczyn takich, że jest za granicą. I Piotruś trochę... Co tutaj, Piotruś, powiesz? No, co tu widzimy? Agregat siewno-uprawowy, talerzowy. Dobra, przerwę ci, Piotruś, bo mnie to irytuje, że ty powiedziałeś, że śmierdzi gnojówką i ty nie możesz się, nie możesz tutaj się powstrzymać, bo beczkołus był nie używany. Nie powiedziałem tak. I mówi tak, że chodź Stachu stąd, bo tu śmierdzi gnojówką i ja jestem wrażliwy na takie zapachy. Ja mówię do niego, chłop ze wsi i mu gnojówka straszna. O, patrz. O, i paliwko. Widzisz, już będzie krat. Paliwko. Już będzie krat. Chudę łapczy tej całej, ja to istny Janusz biznesu mi się załączył. Idziemy dalej. Weź to stał. Jest. 128 żywej masy. Piotruś, jak powiesz? No, przy cenie żywca 5 zł, powiem, ile zarobimy na tobie? Powiem tak, oszukuję, bo ja nie ważę. A, dobra. Nie zgodzę się. Marcela, ty ile ważysz? Ze. O kurwa, 170. Ludzie. To ci oszukuje waga. Nie polecamy tej wagi. To nie moja. Mamy kamerzystę. No właśnie, mamy kamerzystę. Może być. Ale ustaliłeś warunki, ile pieniędzy bierze? Bo ty jesteś, kurde, kierownikiem. Za darmo, jak niewolnik. Jak niewolnik, o! Dokładnie, sam się przyznał, że jest niewolnikiem. Za miskę ryżu i szlankę wody. No wiesz, to może być ciężko, ale wody to nie będzie mało. Facet, nagrywaj. To miało być na YouTube. Sama się zgodziła. Nie no, może jakoś kurwa Stachu się ogarniemy. W sumie mógłbym przyjechać do tego. Co ja, nie muszę talerzować. Nie wiem jak to a teraz to jeśli jak wzruszyłem tym. Już ruszyłem ruskim, to będę atakował ruskim. A 60 to teraz. Na weekendzie może coś bliżej. A spokojnie. Chyba założę jeszcze ten. Ani miarki. Wskaźnik paliwa. W baku? Wskaźnik paliwa, przerobię stacyjkę na to. Na kluczyk? Na kluczyk taki, wiesz, jak w samochodzie. No. I co jeszcze? I zrobię kierunkowskaz od Zeta. Kierownicy. Kierownicy. Wiesz, to się taki no nakłada wiem, no, na kierownicy. I instalację tylko potrzeb. I dalej to lepiej. Elektryczne. Ale jaj. Bo jak ten, bo co? No bo wkurzaj mnie te kierunkowskazy, że musi tam sięgać do kopciuchu, nie? Trzeba tak to sobie cykniesz, cyk. I wyłączasz was. Uśmiech! No pierwsze wrażenie. Ładny środek, chociaż wiadomo, mechaniczny. Piotruś! Przepraszam, że ci przerwę tą recenzję tego co sprzętu, nie wiem jak to się nazywa, tym dokończcie sobie sami co chodzi dalej. Mi się wydaje, że w tej maszynie byś się nie odnalazł. Wiesz dlaczego? Bo dla ciebie maszyna to jest tylko jedna. Wiesz, a ja na to powiem, Stachu. No. Że dla ciebie to ta zjebana 60 w tym momencie kurwa jest dobry. 312. Ale oleju nie ma. Kurwa, gdzie no. Bo się ukapiesz. Olej spuścił. Jo. Taki cygan jak ty byś kurwa spuścił. Ale powiedzcie, tutaj ankietę przeprowadzę. Kto jest za tym, żeby Piotruś kupił sobie Esiąka? Ja mu nawet dołożę. Nie? Nawet tego jesteś. Kolega jest? No, jest. Tak, Marcel jest. Oczywiście, ja mu jeszcze ja jestem w 100%, czy Piotruś nie powiem, wolny. A ja powiem takie coś. Ale taki chuj wam tu i ówdzie. Nie kupię Esiąka, koniec, kropka. Kupisz. Będziesz, zobacz, a i Esiokiem będziesz tak robił. Ty.
Ja bym ten stacjonarny silnik kupić na kołach. Żeby go jeszcze ciągnął, kurwa. Bo i patrz, zapięć sobie jedynkę na Esioku, dwójka i wiesz, tam synchronizacji Marcel się tam ogarnie i będzie git. Jak ta trocin chyba na sobie tą skrzyni, żeby synchronizacja wróciła. I zmalu dobrze napchać. I wymieniać co sezon. Nie, kurtkę to mi ktoś wziął? Wymieniać co sezon. Nie, ten jest fajny lejek. Zapis do wady. Czyli dla nas, działkowców. No, ale to jest fajne. To jest radio, nie ma. Wyjęty panel. Na plecy go zapiąć, niech tak. To jest średnie. Świeci. Masa jest. Gdzie są kluczyki? Gdzie jest stacyjka ogólnie? Kurwa, stacyjkę wciągnęło. Ty, no gdzie jest stacyjka? Poczekaj. Recenzji ciąg dalszy. Coś nie, coś potrafi. Coś ten tym wow, potrafi. Wow. Odjeżdżam tym. Coś tam, pozycja pływająca. Coś nie, coś potrafi. Coś nie palę, to są fale. Dam ci 2 złote jak... Skania na kamerę. Skania lepsza. A, skania najlepsza, nie ma. Królowa... Królowa polskich szos. Jest i ona, skania, królowa polskich szos. Cóż, piękna maszynka. Tłumaczę. Co? Nie. No właśnie. Ty jesteś kamerzystą. No to tutaj żegnamy się z Marcelem i jego ekipą. No to. Piotruś idzie walczyć. Idę walczyć z Hotpolem. Lampkę mu damy na drogę. Dokładnie, lampka na drogę i żegnamy się. Dobra, to tak. Żegnamy się. Tutaj jak ekipę, jak w familiadzie, żegnamy się, no to trzymajcie się, szerokiej drogi, do widzenia. Wracamy właśnie już z tego, z targów. Idziemy teraz do Bawary. Piotruś zadowolony, ja też jestem zadowolony. Nagrywa chyba. Niedobrze nagrywa. Piotruś też jest zadowolony. Bardzo ciekawe byliśmy, targi. Tak, byliśmy na stanowisku Hotpolu. Pozdrawiamy chłopaków z Hotpola. Mile spędzony czas. Chodź Piotruś tutaj chodnikiem. I co? No targi na pewno lepsze niż w tamtym roku, jesienią. Więcej. Takie gadety od Hotpolu. Tak, Piotr jest to plecak, będzie się edukował. Tak, będę się edukował w pracy. I co? No lepsze targi niż w tamtym roku. Tak, taka więcej, krótka relacja. Więcej osób wystawiających się i ogólnie ciekawsze niż na jesień rok temu. No i co? I to by było na tyle. Także mam nadzieję, że wam odcinek się spodoba, trochę taki humorystyczny, bardziej humorystyczny niż z tych maszyn tak naprawdę pokazaliśmy tak. Na tym odcinku. No i to tak. By byłoby na tyle, także trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale rolnikowo.pl. Pozdrawiam. Stachu, popraw dykcję. Cześć. Cześć.